Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Z tej strony Bartek. Oglądacie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak być swoim własnym astrologiem i jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. W tym odcinku spojrzymy sobie na to, co zupełnie niedawno zaczęło się, na proces, jakim jest retrogradacja planety Merkury. W tym roku, po raz trzeci już, po raz ostatni, w znakach powietrza w tym roku, mamy właśnie teraz, rozpoczęliśmy dzisiaj, ponieważ dzisiaj nagrywam tą prezentację, rozpoczęliśmy właśnie dzisiaj tą retrogradację i potrwa ona do 17 października. Jak widzimy, Merkury ma taki znak, tutaj ten mały taki znak, znaczek, zbudowany jest z półkola, z koła i z krzyża. I ten znaczek Merkurego, zastanówcie się, co Wam przypomina. Zobaczcie sobie, jaki znak, jaki symbol ma symbol apteki. To jest bardzo zbliżona energia, zwłaszcza jeżeli chodzi o ezoteryczne, tak jakby podejście do astrologii i do symboli. Ponieważ symbole zawierają w sobie, mają w sobie znaczenie po prostu. Czyli widzimy, że bardzo podobny właśnie znak Merkurego jest do tego, który ma właśnie też apteka na swoim logo. Czyli ta retrogradacja będzie w znaku wagi. I znak wagi, czyli symbol wagi, widzimy tutaj w tle. Jest to tak naprawdę, można powiedzieć, że ten symbol reprezentuje taką szalę wagi, która cały czas balansuje, prawa między lewą stroną. Można też powiedzieć, że ten symbol, który w tle widzicie, archetypu wagi, symbolizuje również zachodzące za horyzontem Słońce. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ zupełnie niedawno weszliśmy w astrologiczną jesień, gdy Słońce właśnie wchodzi w znak wagi, to tak naprawdę od tego momentu dni zaczynają się coraz krótsze robić, ponieważ jest to równonoc, moment jesieni astrologicznej jest inaczej nazywany właśnie równonocą, jedną z dwóch równonocy, jest jesienna równonoc, którą mieliśmy zupełnie niedawno i jest też wiosenna równonoc. I ponieważ ten znak wagi trochę przypomina właśnie zachodzące za horyzontem Słońce, bardzo dobre ćwiczenie, to jest po prostu zaobserwowanie, jak zachodzi Słońce za horyzontem, jeżeli macie gdzieś jakiś czysty horyzont i porównajcie trochę, czy nie ma to trochę wspólnego właśnie ten sam zachód Słońca, czy nie ma czegoś wspólnego właśnie z archetypem wagi. Czyli wchodzimy w retrogradację Merkurego, czyli jest to jeden z najpopularniejszych tematów praktycznie w astrologii, ponieważ Merkury jest planetą, która dosyć często wchodzi w retrogradację, kilka razy do roku. Zazwyczaj mówi się o retrogradacji Merkurego, że podczas tych okresów warto oczywiście spoglądać na wszystkie małe druczki na umowach, wszystkie kontrakty, wszystkiego różnego rodzaju porozumienia, wertować tak jakby dokładnie informacje, patrzeć i sprawdzać dokładnie informacje po dwa razy. Tak się przyjęło, ponieważ Merkury włada procesem myślenia i łatwo jest coś przeoczyć, jeżeli jesteśmy w trakcie retrogradacji, ale zaraz do tego przejdziemy, jak w miarę właśnie upływu tej prezentacji. Czyli zastanówmy się, dlaczego planety retrogradują. To, co macie przed sobą, ten obrazek, jest to obrazek, w którym widzimy obiekt na niebie. I wyobraźcie sobie, że każda ta kropka to jest ten sam obiekt, tyle że jest na siebie tutaj nałożone kilkanaście zdjęć. I jest to, jak widzimy, są to zdjęcia z jednego miejsca, które po prostu w tym samym czasie, dzień później robione i one przedstawiają nam, gdzie dana planeta poruszała się. Jeżeli sobie zrobimy po prostu w tym samym miejscu na Ziemi jakieś zdjęcie w jednym kierunku, jakiejś planety, to będziemy mogli po nałożeniu tych zdjęć na siebie zaobserwować ruch planety po niebie.
I jak widzimy tutaj, coś dziwnego się dzieje z tą planetą, no bo jak tak może być, że planeta w pewnym momencie zaczęła cofać się, ponieważ ta droga zaczyna się tutaj. Widzimy, że obiekt ten zatrzymał się. To może być Merkury, to może być na przykład Wenus też. Widzimy, że obiekt się zatrzymał i zaczął się poruszać w przeciwną do swojej normalnej strony. I później z powrotem zaczął kontynuować swoją drogę w swoim normalnym kierunku. Czyli dlaczego planety retrogradują? Czym jest retrogradacja? Retrogradacja to jest moment i czas, to jest okres czasu, w którym z punktu widzenia ziemskiego, jeżeli jesteśmy, ogólnie astrologia raczej jest bazowana na takim systemie geocentrycznym, zakładającym, że Ziemia jest naszym domem, że Ziemia jest centrum naszego życia i to z Ziemi obserwujemy niebo i tym samym uczymy się, jak te obserwacje nieba z perspektywy Ziemi wpływają na nas i co dzieje się podczas właśnie na przykład takich okresów jak retrogradacja Merkurego, w którą właśnie wchodzimy. Czyli dlaczego planety retrogradują? Ponieważ jak obserwujemy sobie jakąś planetę na przykład przez jakiś dłuższy czas, praktycznie każda planeta wchodzi w retrogradację od czasu do czasu. I jest to związane z tym, że po prostu z punktu widzenia Ziemi jest to złudzenie. W pewnym momencie wchodzimy w taki przedział czasowy, w którym poprzez złudzenie wydaje nam się, że planeta cofa się. Oczywiście ona się nie cofa. Jest to złudzenie optyczne, widziane z punktu ziemskiego. Planety cały czas krążą wokół Słońca. To nie jest tak, że one się zatrzymują, mówią stop, cofam się teraz i zaczynam ruszać się w przeciwnym kierunku. Jest to jedynie złudzenie. Czyli planety retrogradują, ponieważ jest to zjawisko, które po prostu istnieje. To dlaczego retrogradują? To już wspomniałem, jest to inaczej iluzja optyczna. Ale ponieważ dzieje się, tak? Ponieważ jest fakt, jest to faktem, że planety wchodzą w retrogradację, to znaczy, że te okresy od czasu do czasu można też śledzić. Czyli możemy śledzić, w którym momencie zaczęła się retrogradacja. I jak widzicie tą linię tej planety po nieboskłonie, retrogradacja to jest moment, w którym ona zaczyna, właśnie ten okres, w którym zatrzymała się, zaczyna się poruszać wstecz i z powrotem robi nowy i powraca po prostu do swojego normalnego ruchu. Czyli ten moment tutaj, ten krótki odcinek, w którym planeta wydaje się, że porusza się wstecz, w przeciwnym kierunku, to właśnie ten moment, ten okres nazywany jest czasem retrogradacji. I teraz, na co wpływa czas retrogradacji? Widzicie, retrogradacja związana jest nierozłącznie z procesem, który nazywa się indywiduacją bądź też indywidualizacją. Indywidualizacja jest to nieco z punktu astrologicznego i to jak ja podchodzę do indywidualizacji, jest nieco innym procesem i inną czynnością niż ta indywidualizacja, którą reprezentuje Jung, czyli psychologia Junga i podejście Junga. Ponieważ dla mnie indywidualizacja jest to po prostu dojście i dochodzenie cały czas do zrozumienia, jest to proces w życiu człowieka, w którym dochodzimy do zrozumienia, że jesteśmy częścią planety, częścią czegoś większego niż nasze zwykłe, szare, subiektywne życie. Czyli indywidualizacja z punktu astrologicznego, dla mnie oczywiście to jest personalna tylko opinia moja, to jest dojście do takiego zjednoczenia się ze świadomością Ziemi, że nie jesteśmy już tylko członkiem narodu danego miasta, danej rodziny, danego kontynentu, tylko jesteśmy częścią planety i wpływamy też, mimo to, że jesteśmy tutaj, jest nas tutaj kilka bilionów ludzi, to każdy z nas ma wpływ na planetę swoim własnym wysiłkiem. I dojście do życia z tym przeświadczeniem, dojście do życia z tą świadomością jest moim zdaniem procesem właśnie, którym jest indywidualizacja.
Natomiast połączmy teraz retrogradację z procesem indywiduacji. Czyli widzimy, że retrogradacja jest to pewien okres w czasoprzestrzeni, w czasie. Okres czasu, w którym coś się dzieje, w którym planeta trochę inaczej wpływa na nas, bądź też obrazuje trochę inny tryb działania swojego. Czyli jeżeli połączymy sobie proces indywiduacji, czyli do zrozumienia, że jesteśmy tym częścią planety, zrozumienia, że jesteśmy częścią większej całości, to czas retrogradacji jest momentem właśnie, w którym my odrzucamy to, co jest nam mówione przez społeczeństwo. To programowanie społeczne, tą normę, ten status quo, odrzucamy to i zwracamy się bardziej w kierunku indywiduacji właśnie. Czyli gdy jest retrogradacja jakiejś planety, w tym wypadku Merkurego, to znaczy, że odrzucamy standardy i szukamy właśnie dojścia do tego procesu indywiduacji, rozszerzania swojej świadomości w kierunku zrozumienia tego, że jesteśmy częścią planety. To jest moim zdaniem retrogradacja, czyli jest to psychologiczne wycofanie się z normalnego myślenia, jakie reprezentuje status quo. Czym jest status quo? Status quo jest to pojęcie, które zawiera w sobie po prostu wszelkie normy, wszelkie tak powinno być, tak się robi, tak zawsze robimy, tak jest. To jest status quo, tego typu myślenie, norma, standard, to jak wszyscy robią, to jest bardzo często zawarte w statusie quo, w samym pojęciu. Podczas retrogradacji to, co robimy, to nasza świadomość bardziej skupia się na wewnętrznym zrozumieniu siebie samego i wycofujemy się z tego normalnego myślenia, z tego standardowego myślenia. Retrogradacja ma w sobie impuls uraniczny, czyli chce, żebyśmy przyspieszyli swoją ewolucję, dosłownie przyspieszyli swój rozwój podczas właśnie tych okresów. Jest to również zreflektowanie się nad zagadnieniami archetypu, w jakim odbywa się retrogradacja. No bo planety poruszają się po pasie zodiaku naturalnego, po pasie zodiaku, tak zwanym zwierzyńcu, którym jest 12 znaków zodiaku. I niektóre z planet, każda z planet w zasadzie ma inną prędkość. I ponieważ ma inną prędkość, to również czas i długość retrogradacji będzie się różniła w zależności od tego, jaka planeta retrograduje, ale również też w którym miejscu tak jakby na tym pasie zodiaku retrograduje. Czyli jeżeli mamy Merkurego teraz przez długi okres w czasie wagi i on retrograduje w czasie wagi, to znaczy, że ten znak archetypu, znaczenie archetypu wagi przechodzi przez wewnętrzną weryfikację. Czym jest waga? Waga dotyczy relacji, waga dotyczy partnerstwa, dotyczy kompromisu, dotyczy poznania drugiej osoby, słuchania. Czyli jeżeli mamy Merkurego w retrogradacji, w wadze, to znaczy, że wszystkie rzeczy dotyczące archetypu wagi w życiu każdego z nas będą przechodziły przez reewaluację. Ponieważ retrogradacja ma taki przedrostek re i to jest reewaluacja, to jest ponowienie czegoś, to jest powrót do czegoś, zreewaluowanie czegoś, zrozumienie czegoś ponownie. I właśnie tego dotyczą retrogradacje. Mamy na przykład retrogradację właśnie Merkurego w wadze. Wcześniej mieliśmy retrogradację Merkurego w bliźniętach. Mieliśmy też retrogradację Merkurego w wodniku w tym roku. Ponieważ w tym roku retrogradację Merkurego, a uwaga, jest to planeta powietrzna w swojej części, wiąże się z komunikacją, z procesem myślenia. I zauważcie, że trzy retrogradacje w roku 2021 odbyły się właśnie w znakach żywiołu powietrza. Czyli bardzo dużo tutaj
zmieniamy podczas tego roku, zmieniamy myślenie i w zasadzie porozumiewanie się, komunikowanie się z innymi, skupiamy się na faktach, skupiamy się na opiniach, staramy się odróżnić jedno od drugiego i tak naprawdę to w tym roku bardzo za sprawą czego wiemy, że fakt, a opinia, różnica pomiędzy tymi dwoma się zaciera i bardzo dobrze to każdy na pewno jest w stanie odczuć, kto śledzi, co się dzieje, na przykład w mediach masowego przekazu, a z tym, jakie są fakty. Widzimy, że w tym roku coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o żywioł powietrza. Retrogradacja i ten czas retrogradacji wpływa też na takie wytworzenie w sobie obiektywizmu co do tej części swojego życia, w której wydajemy się być normalni tacy jak inni. I to jest proces uspołeczniania. Każdy człowiek, każda rozwijająca się świadomość ludzka, jeżeli rodzi się w danym miejscu, w danym czasie, obowiązują tam prawa. W danym miejscu, w danym czasie. Na przykład w takiej Polsce w latach 90. ktoś się rodzi. No i ta Polska tych lat 90. ma już swoje określone prawa i struktury tego, jak w zasadzie funkcjonuje ta Polska. I każdy z nas podczas swojej podróży, na przykład edukacyjnej, przez przedszkole, później podstawówkę, później gimnazjum, liceum, już nawet nie wiem, czy to istnieje, już tak długo, dużo czasu minęło. I każdy podczas tego procesu edukacji, na przykład, uczy się i nabywa takiego zrozumienia normalności, zrozumienia tego, jak działa obecna czasoprzestrzeń. I to też się tyczy obecnej czasoprzestrzeni, ponieważ ktoś, kto urodził się 100 lat temu, na niego proces uspołeczniania będzie inaczej działał. Czyli gdy mamy czas retrogradacji, tak jak teraz, to co się dzieje, to wytwarza się w każdym dystans co do tego procesu uspołecznienia, czyli dystans co do tego treningu społecznego. I jest to naturalnym działaniem retrogradacji, naturalnym działaniem też procesu indywiduacji, ponieważ tutaj chodzi o to, żeby w ogóle zaobserwować, że na przykład w swoim życiu przyjęło się z automatu wiele rzeczy, nad którymi wcześniej się nie zastanawialiśmy i przyjęliśmy je po prostu, bo tak jest. To, co robi retrogradacja, to chce, abyśmy w ogóle mogli zauważyć, że proces uspołecznienia faktycznie wpływa na nas. A więc wpływa też na proces indywiduacji i pomaga nam w tym procesie, żeby odrzucić tą saturniczną sferę tego, jak normalnie jest, tego, jak powinno być, żeby wyjrzeć poza ten mur właśnie tych struktur saturnicznych. Po to są retrogradacje. Jeżeli ktoś ma w horoskopie dużo retrogradacji, to znaczy, że automatycznie ta osoba przyszła tutaj po to, żeby nie akceptować wszystkiego tak, jak leci, tylko żeby myśleć samemu, żeby wewnętrznie reflektować się, co jest dla niej właściwe i to, co jest dla niej właściwe, porównać z procesem uspołecznienia, żeby zupełnie gdzieś nie zatopić się w tym uspołecznieniu. Ponieważ jeżeli ktoś zatapia się w uspołecznieniu i tym procesie, to wtedy co się dzieje? To traci swoją oryginalność. Odchodzi trochę od sensu, sensu w ogóle życia swojego. Czyli proces indywiduacji to jest trochę tak jakby zrozumienie wpływu saturnicznego na siebie, na swoją jednostkę życia w danym życiu i zauważenie tego z boku. Jak już ktoś zauważy to z boku, że w ogóle proces uspołecznienia wpływa na niego, że wiele rzeczy są automatyczne w jego życiu, nabyte, często przez otoczenie, to wtedy jest w stanie, aha, ja już wiem, że mam w sobie, że stanowią mnie rzeczy, które są takie same dla wszystkich. Proces indywiduacji stara się właśnie to wszystko nam pokazać, naszej świadomości, że po prostu musimy, że jesteśmy poddani właśnie temu tak zwanemu conditioningowi. Conditioning to inaczej jest proces przygotowania do życia w społeczeństwie jako część
i tego społeczeństwa. Teraz spójrzmy sobie na daty. I tutaj wyszczególniłem takie cztery okresy, które są istotne dla każdej retrogradacji. No bo skoro planeta cofa się w okresie retrogradacji, to znaczy, że cofa się na szerokości pewnego znaku. I tak, to jest prawda, że mamy na przykład od 28 teraz września do 17 października jest sam okres ruchu wstecznego, czyli wtedy będzie, to jest okres, w którym właśnie Merkury powoli się cofa, ale on się cofa po stopniach zodiaku, które już wcześniej odwiedził. I te stopnie zodiaku, które wcześniej odwiedził, a jest to, jak dobrze pamiętam, 10 stopień wagi, gdy Merkury znajduje się w tym stopniu, 10 stopniu wagi, tak jak teraz, a znajdował się tam 7 właśnie września, to ten okres tuż przed retrogradacją nazywany jest fazą cienia. Dlaczego? Ponieważ od 7 września do 28 września, to tak naprawdę ten dystans, który wtedy pokonał Merkury, pokonuje retrogradacja, czyli cofamy się ten sam dystans. Czyli można powiedzieć, że tak, że idziemy do sklepu, idziemy sobie do sklepu i w sklepie przypomina nam się, i mamy jedną drogę do sklepu. W sklepie przypomina nam się, że zapomnieliśmy listy zakupów. Cofamy się do domu, musimy pokonać tą samą drogę. I później, jak już pójdziemy do domu i weźmiemy tą listę zakupów, z powrotem wracamy do sklepu i kupujemy to, co mamy na liście. Czyli pierwsza podróż do sklepu naszego to jest okres fazy cienia. Czyli idziemy i jeszcze nie wiemy, że zapomnieliśmy listy zakupów. I teraz po tym, jak już doszliśmy do sklepu, zaczyna się retrogradacja. Czyli o kurczę, jesteśmy w sklepie, zapominamy, nie mamy listy zakupów, no to teraz trzeba pedałować z powrotem do domu po listę zakupów. I to jest okres ruchu wstecznego. Jesteśmy już w domu, mamy listę zakupów, znowu pokonujemy tą samą drogę do sklepu, ale tym razem już wyposażeni w listę zakupów. I co się dzieje? Znowu po raz kolejny pokonujemy tą samą drogę, z tym, że już to jest droga po retrogradacji, czyli z trochę innym już, z trochę innym doświadczeniem. I wtedy dzieje się druga faza cienia. Czyli widzimy, że ta retrogradacja i całokształt tej retrogradacji tak naprawdę zaczął się już 7 września. Jeżeli dołączymy sobie oczywiście do procesu retrogradacji fazę cienia przedcienia i fazę pocienia, czyli po retrogradacji. Cały tranzyt Merkurego przez znak wagi w tym roku bardzo długo trwa, ponieważ 31 sierpnia Merkury zrobił ingres w znak wagi, czyli wszedł w znak wagi i zostanie tam z powodu tej retrogradacji właśnie i tego, co się dzieje z retrogradacją, aż do 5 listopada, czyli cały okres, w którym w tym roku Merkury przebywa w znaku wagi, jest bardzo, bardzo, bardzo długi. Nie zawsze tak się dzieje. Nie każdego roku tak długo dana planeta spędza czas w jednym znaku. Teraz znaczenie symboliczne, archetypiczne samej retrogradacji w znaku wagi. Czego będzie dotyczyła ta retrogradacja? Jakiego rodzaju elementy życia będą na świeczniku, jak to mówią? Widzicie, znak wagi, każdy mniej więcej wie, o co chodzi ze znakiem wagi. Znak wagi władany jest przez Wenus. I jest to znak kardynalny i jest to znak powietrza, żywiołu powietrza. Kardynalne powietrze i jest na dodatek znakiem aktywnym. Czyli co to znaczy? Waga jako archetyp w życiu człowieka, w kształtowaniu się czyjejś świadomości, reprezentuje to, jak odnosimy się do tego, co jest inne, do rzeczywistości drugiego człowieka, do której nie mamy dostępu,
bezpośrednio. Możemy oczywiście zrozumieć, starać się zrozumieć w jakiś sposób drugiego człowieka, ale rozumiemy tę rzeczywistość drugiego człowieka, uwaga, poprzez kontrast. Poprzez to wrażenie, jakie na nas to wywołuje, tak jakby. Nie da się zupełnie być w czyichś butach, żeby zrozumieć drugą osobę w 100%. To, jak zazwyczaj rozumiemy drugą osobę, jest filtrowane przez naszą subiektywną rzeczywistość. Czego uczy, więc uwaga, uczy nas kontrastu. Uczy nas kontrastu, że ja jestem taki, druga osoba jest taka. I uczymy się czegoś o sobie poprzez porównanie. Czyli gdy mamy retrogradację Merkurego w znaku wagi, Merkury to jest też rozmowa, to jest też komunikacja, to jest też przesył myśli, przesył informacji i widzimy, że będziemy uczyli się poprzez kontrast, poprzez bardzo duży kontrast czasami, bo waga nie jest archetypem, który jest zbalansowany, nie jest 50-50, nie jest pół na pół. Nigdy nie ma, nie widziałem wagi, która jest zupełnie tak jakby zrównoważona, tylko zawsze jest to proces dojścia do coraz bliżej tego złotego środka. Ale nigdy nie jest to balans 50-50. Czyli widzimy, że podczas tego okresu będziemy uczyli się poprzez kontrast tego, kim sami jesteśmy. I oczywiście ta retrogradacja poruszy też wszelkie problemy, jeżeli chodzi o relacje, jeżeli chodzi o współuzależnienia również od drugiej osoby, czyli na przykład jeżeli ktoś jest uzależniony, czy to w postaci tego, że nie może przetrwać bez drugiej osoby, bądź też nie może żyć bez drugiej osoby, zauważymy ten balans siły. Balans tego, kto ma więcej na przykład nad kim kontroli, kto ma mniej kontroli, kto dominuje w relacji, kto jest osobą, która raczej lubi podlegać. Tego typu sprawy w relacjach będą właśnie rozgrywać się podczas tej retrogradacji Merkurego. Czyli jest to kontrast, jest to poruszenie roli, jakie mamy w relacji. Tutaj nie tylko chodzi o relację partnerską. To może być relacja biznesowa, to może być relacja z przyjacielem, to mogą być różnego rodzaju relacje, ponieważ waga, jak dla mnie, to nie jest znak małżeństwa. Broń Boże, nie jest znak małżeństwa, tylko tak naprawdę skorpion jest znakiem małżeństwa. Waga jako archetyp symbolizuje relacje ogółem, bardzo różne relacje. Wszystko to, co nie jest nami, tak naprawdę. Czyli role w relacji tradycyjne, w przeciwieństwie do progresywnych ról w relacji. Co mam na myśli pisząc to? Mam na myśli pisząc to, że na przykład społeczeństwo od, teraz może nie, ale od wielu, wielu lat zdefiniowało trochę rolę mężczyzny w relacji i rolę kobiety w relacji. Teraz w ostatnich latach, w ostatnich 20-30 latach mniej więcej odchodzimy od tradycyjnych ról w relacji i widzimy na przykład, że kobiety coraz chętniej i coraz częściej też przyjmują na przykład rolę dowodzącego w relacji, czyli na przykład zarabiają więcej niż mężczyzna, bądź też stawiają się, właśnie to kobieta tak jakby stawia się jako głowa rodziny. Mężczyźni na przykład teraz trochę inaczej podchodzą też do swoich ról, czyli bardziej zajmują się domem, wychowaniem. Można powiedzieć, że jesteśmy teraz w trakcie właśnie zmieniania się tego wszystkiego i też właśnie podczas tej retrogradacji, te role w relacji, co robi mąż, co robi żona, co robisz ty, co robi partner, będą też podkreślone tutaj. Kolejne znaczenie retrogradacji Merkurego, no to wiadomo, jest to Merkury, czyli komunikacja. Tak się składa, że gdy Merkury jest w znaku wagi, to on tutaj jest w swoim własnym żywiole, ponieważ Merkury to jest, jest zbliżony do energii powietrza też. Dlaczego napisałem komunikacja do skutku? Ponieważ gdy jest w retrogradacji, planeta, która włada komunikowaniem się,
wysłowieniem się, przekazaniem informacji jakiejś od siebie. Gdy mamy ją w retrogradacji, to nasza uwaga, tak jakby z ekstrowertycznej, przechodzi do introwertyczną za sprawą retrogradacji. Za sprawą tego, że retrogradacja powoduje, że my musimy tak jakby zacząć trawić coś wewnętrznie, w sobie, zacząć trawić pewien aspekt wewnętrznie. Dlatego komunikowanie się może się zmienić i ktoś może nie usłyszeć tego, co chcemy do tej drugiej osoby powiedzieć. Bo każdy jest trochę zamknięty w swoim własnym świecie. Każdy pracuje nad swoją ewolucją. To znaczy, że komunikacja teraz nie jest taka jak zwykle. I trzeba czasami do skutku się komunikować z drugą osobą, czyli pytać po kilka razy, czy ta osoba zrozumiała, co mam na myśli. Ale też działa to w drugą stronę. Należy się nauczyć też słuchać tej drugiej osoby. Może nawet bardziej niż dbać o to, czy zostanie się zrozumianym, chociaż to też jest istotne, ale raczej z większym naciskiem tutaj na słuch tej drugiej osoby, czyli wzmożony wysiłek w tym, żeby właśnie zrozumieć, co ta druga osoba ode mnie chce. Czy ja na pewno słucham tej drugiej osoby? Czy rozumiem jej przekaz? Czy rozumiem intencje partnera, partnera biznesowego, kochanka, kochanki, przyjaciela? Musimy wysilić się podwójnie podczas tego właśnie okresu. Ponieważ waga jest władana Wenus. Wenus to jest planeta, która związana jest z naszymi potrzebami. I Wenus posiada podwójne władztwo. Posiada władanie w byku, czyli włada bykiem, i włada również Wenus wagą. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj są balansowane potrzeby, jakie my mamy, które jest w stanie zapewnić relacja, ale również nasze własne potrzeby, ale również też oczekiwania względem partnera. Czyli że jak tworzymy już relację z kimś, no to ten partner będzie miał oczekiwania względem nas, będzie miał swoje potrzeby, ale również my, każdy człowiek w sumie, ma swoje potrzeby i też ma oczekiwania względem relacji, ponieważ nie wiązałby się w relację, jeżeli ona nie spełniałaby jakichś potrzeb, których sam nie może spełnić, sama ta osoba nie może spełnić. Tak naprawdę do tej dynamiki jest jeden mianownik, że najlepiej być odpowiedzialnym za swoje potrzeby i jak już się jest odpowiedzialnym za swoje potrzeby, za spełnienie tego, co musisz mieć, to wtedy wchodzić w relację. Czyli jak ktoś jest samowystarczalny, zwłaszcza jak mamy jedną samowystarczalną stronę relacji, drugą samowystarczalną stronę relacji, wtedy to jest zdrowe. Wtedy tworzy się coś pomiędzy dwoma osobami, ponieważ one chcą tego, a nie muszą, a nie wchodzą w relację, bo ona spełni potrzeby, które w pierwszej kolejności te osoby same powinny spełnić. Mam nadzieję, że rozumiecie. To tutaj ten... no to tutaj te puzzle, jeżeli chodzi o relacje. Czyli będą również podkreślone oczekiwania względem partnera, ale również oczekiwania względem siebie. Obiektywna komunikacja. To już wspomniałem, że ogólnie archetyp wagi związany jest z psychologią słuchania i ogólnie z byciem dobrym słuchaczem. Czyli potrzebne będzie tutaj obiektywność w słuchaniu innych, staranie się być obiektywnym, żeby faktycznie zrozumieć tą drugą osobę. Jest to aktywne słuchanie innych, czyli słuchanie typu, że faktycznie zamieniamy się w słuch, a nie tylko piąte przez dziesiąte. Ktoś coś powiedział, nie dosłyszeliśmy, bo byli zajęci byliśmy czymś, prawda, swoim życiem najczęściej, robieniem czegoś i przytakujemy tylko. Nie, nie, nie. Tutaj chodzi o aktywne słuchanie drugiej osoby. Poświęcenie jej czasu, skoncentrowanie się na drugiej osobie. To też tego typu sprawy w relacjach właśnie, czy ty mnie słuchasz, ty mnie w ogóle nie słuchasz. Tego typu sprawy będą właśnie podkreślane. Dyskryminacja relacji, które są energetycznie
obciążające. Źle tutaj napisałem, obciążające, mniejsza o to, Merkury w retrogradacji, mała tutaj wtopa, mały tak zwany typo, czyli błąd ortograficzny. Dlaczego dyskryminacja relacji? Dlaczego dyskryminacja relacji? Bo waga jest archetypem kardynalnym. A czym jest energia kardynalna? Czym są znaki kardynalne? Znaki kardynalne, one robią takie jakby akcje. One wprowadzają coś nowego. Inicjują coś. Bardzo często jest to na zasadzie dwóch kroków do przodu, czyli bardzo duża akcja. Ja próbuję coś w ciemno, nie wiadomo. I później krok w tył. Dwa do przodu, jeden w tył. Czyli tak działa kardynalna energia. Chcę, żebyśmy coś tak jakby zaryzykowali w pewnym sensie. A więc dlaczego dyskryminacja? Ponieważ waga włada relacjami i jest kardynalna. Czyli musimy sobie zaobserwować z lotu ptaka swoje własne relacje, swoją sferę relacji i obiektywnie zrozumieć, które z tych relacji karmią obydwie strony tej relacji, a które są na przykład pasożytnicze, a które są takie, że na przykład dajesz od siebie, dajesz i chcesz dawać tej osobie coś, a ona i tak nie jest w stanie zobaczyć twojego wysiłku. I zazwyczaj jest tak, że właśnie znaki kardynalne, ponieważ jest to akcja i ponieważ mamy też Merkurego w retrogradacji, to bardzo często możemy przywołać jakąś relację z osobą, z którą dawno nie mieliśmy kontaktu na przykład, po to, żeby coś dokończyć z tą osobą. Może też zauważymy bardziej, które z relacji są owocujące, które mają pozytywny grunt i można na nich budować dalej, może rosnąć ta relacja, a które niestety są już dawno przedawnione. Czasami Merkury w retrogradacji w wadze może oznaczać silniejszą potrzebę tego, żeby w ogóle odpocząć od drugiej osoby. Żeby odpocząć, zwłaszcza jeżeli ma się kontakt z kimś 24/7, non-stop kontakt, Merkury w retrogradacji służy wręcz pozytywnie do tego, żeby od tego partnera na chwilę odsapnąć, żeby poznać siebie, żeby z powrotem wrócić do swojego rdzenia. To może być też istotne podczas tej retrogradacji. Tak, i ponieważ jest to retrogradacja na osi znaków kardynalnych, a znaki kardynalne to baran, to rak, to waga i koziorożec, to ogólnie cała oś znaków kardynalnych dużo ma do czynienia właśnie z pracą i rodziną. Dlaczego pracą i rodziną? Ponieważ waga jest w naturalnej kwadraturze do koziorożca i do raka, archetypu raka. Koziorożec włada sferą kariery, sferą społeczną, pracy, kariery, ambicji również w świecie na zewnątrz, w świecie zewnętrznym, w świecie, w którym przyszło nam żyć. Natomiast z drugiej strony waga jest w kwadraturze naturalnej do raka. Czyli tutaj chodzi o rodzinę. I te dwie strony, właśnie raka, rodzina, partner, dzieci, dom, będzie w napięciu do pracy. I będziemy starali się te dwie rzeczy zbalansować właśnie tą wagą. Czyli warto jest po prostu tutaj mieć zdrowy rozsądek i nie przedobrzyć. Ani w jedną, ani w drugą stronę w tym okresie, bo to nam będzie właśnie pokazane, że jeżeli ktoś na przykład ma za duży nacisk na pracę, podczas gdy Merkury jest w retrogradacji, w znaku wagi, to wtedy rodzina może mu dać do zrozumienia, że go nie ma, że go cały czas nie ma. Jego nigdy nie ma w domu, on nigdy nie spędza wystarczająco wiele czasu z dziećmi, z nami, nie zajmuje się domem, nie dba o dom. I z drugą strony to może działać podobnie, prawda? Mogą być osoby, które po prostu zasiedziały się w domu, jest im tak dobrze, że w ogóle nie wprawiają w życie swoich ambicji. Koziorożec, czyli aktywacja właśnie znaków kardynalnych może spowodować ta retrogradacja, napięcie na osi właśnie sfery
pracy w kontra rodzina. Są to też końce i początki relacji, końce i początki ogólnie istnienia drugiej osoby w własnym życiu, ponieważ jest to kardynalna energia. Ona kończy, wykonuje cięcie albo zaczyna coś. I ja jestem fanem takiego myślenia, że zanim życie da nam swoją obfitość, to my musimy zrobić miejsce na tę obfitość. I podobnie tutaj ja podchodzę do relacji, że bardzo często po prostu, żeby znaleźć tą pasującą osobę, musimy po prostu odrzucić, bądź też pogodzić się z tym, że musimy zakończyć coś, co trwa z danym partnerem na przykład. Dlatego waga i archetyp wagi, który włada ogólnie relacjami, musi nauczyć się tego, że nie warto jest kilku rzeczy naraz robić, kilku związków naraz, ponieważ to powoduje, moim zdaniem, zawirowania karmiczne z każdą z tych osób. Pojawia się nieszczerość bardzo często, pojawia się bardzo często brak takiego zaufania, też traci się zaufanie, a to powoduje konsekwencje, które, jeżeli czujemy, że mamy do czynienia z tą osobą coś, jest to na punkcie karmicznym, na płaszczyźnie karmicznej, to podczas Merkurego w retrogradacji po prostu może zakończyć się jakiś związek, ale po to, żeby zakończył się finalnie, żeby ta lekcja ewolucyjna, która łączy dwie osoby, faktycznie doszła do skutku, żeby można, bądź też, jeżeli są problemy jakieś w relacji, to retrogradacja Merkurego może poprawić relację, czyli ewoluować relację. Tutaj nie chodzi tylko o to, żeby patrzeć negatywnie, można też pozytywnie patrzeć na retrogradację, jako coś, co na przykład umacnia więzi z drugą osobą, jeżeli faktycznie te dwie osoby, ta relacja chce skoncentrować się na tym, żeby działała, żeby dawała obopólne korzyści dla obydwu stron. Jest to też dyplomacja i nauka dyplomacji, no bo nie zapominajmy, że oprócz Merkurego w znaku wagi, tak, mamy jeszcze na jakiś czas Słońce i na jakiś czas jeszcze pozostanie, jak dobrze pamiętam, do 31 października pozostanie Mars. Ale zaraz przejdziemy do tego. Na kosmogramach, ja sobie otworzę mój program astrologiczny i tam sobie zobaczymy dokładniej, jak to wygląda na kosmogramie. Czyli dlaczego dyplomacja? No bo Mars jest w wadze, a Mars średnio się czuje w znaku wagi. Nie lubi za bardzo kompromisu. Nie lubi być dyplomatą. On bardziej lubi pokazać siebie, swoją wolę, swoje działanie, swoje intencje, bo tym jest Mars w relacji. A ponieważ Mars jest skrajnie subiektywną planetą, jest bardzo, jego rolą jest bycie subiektywną planetą, w znaku wagi, który oznacza drugą osobę, mamy tutaj dysonans. Mamy tutaj tak jakby napięku trochę pomiędzy Marsem a wagą. Z drugiej strony, jeżeli ktoś ma Marsa w wadze w domu siódmym i ta energia jest faktycznie rozwinięta, to znaczy, że może znaleźć ta osoba bardzo łatwo porozumienie z innymi. Ponieważ ten Mars w wadze, wtedy jeżeli jest rozwinięty, i to podlega oczywiście obserwacji, ciężko z góry założyć, czyjś Mars jest rozwinięty, a czyjś nie. Jeżeli jest, to znaczy, że ta osoba jest perfekcyjnym dyplomatą, perfekcyjnym mediatorem, kimś, kto jest w stanie zrozumieć różnorodność ludzi, różnorodność poglądów, różnorodność ogólnie ludzką. I dzięki tej różnorodności jest w stanie pływać w tym jak ryba. Jest w stanie porozumieć się z każdym, praktycznie znaleźć ten sam vibe, tą samą falę, nadawać na tej samej fali z wieloma osobami, pomimo tego, że są one zupełnie różne. Czyli ten Mars może być zarówno dyplomacją, albo nauką dyplomacji. Dodatkowe uwagi właśnie, które chciałem dodać przed tym, jak przejdziemy do kosmogramu, to tak, to jest to, o czym wspomniałem, że oprócz Merkurego znajduje się też Mars. Ale również
co się dzieje, mamy również Chirona, czyli obiekt, który symbolizuje w człowieku ranę, taką skazę jakąś. Chiron jest w znaku barana, czyli jest w przeciwnym do wagi, w której Merkury będzie retrogradował, w znaku. Mars będzie, nie Mars, tylko Chiron, będzie naprzeciwko Marsa, naprzeciwko Merkurego, naprzeciwko Słońca też. Czyli mamy bardzo duże napięcie dotyczące tego, jak odnosimy się do innych, czy inni szanują naszą indywidualność, czy inni chcą zauważyć naszą indywidualność, oryginalność. Również napięcie na zasadzie takiej, czy relacja ogranicza mnie i moją wolność w życiu do tego, żebym mógł rozwijać się, mógł robić to, co chcę. I właśnie ta dynamika, własny rozwój, pójście swoją drogą, w przeciwieństwie do dzielenia tej drogi z kimś, to wszystko będzie się teraz rozgrywało, to wszystko będzie podkreślone. Jeżeli gdzieś jest jakiś dysbalans, to życie nam to po prostu pokaże. Węzły księżycowe są na osi znaków strzelec bliźnięta w tym roku, nadal jeszcze przez jakiś czas będą. Widzimy, że północny węzeł księżycowy w bliźniętach, on jest władany Merkurym. Czyli w tym roku duży nacisk, ewolucja naszego kolektywu kieruje na to, żeby zrozumieć relatywność życia, różnorodność życia, różnorodność poglądów, żeby móc zaakceptować osoby, które są pro i osoby, które są anty coś, które są pro, zaakceptować je, szanować ich pogląd, te, które są anty, też szanować ich pogląd, ponieważ mają do tego prawo. Czyli północny węzeł w bliźniętach, tak zwane Rahu w bliźniętach, władane Merkurym, w tym roku, ponieważ trzy retrogradacje Merkurego są w znakach powietrza też, przechodzi w dostaje dużego napędu ewolucyjnego. Właśnie za sprawą tego, że północny węzeł jest w bliźniętach, retrogradacje Merkurego są w znakach powietrznych. Czyli dużo się tutaj dzieje rozwoju w płaszczyźnie tego, jak porozumiewamy się, czy rozumiemy drugą osobę, czy akceptujemy fakty, bądź też czy zaprzeczamy faktom, czy wierzymy w jakieś agendy, w swoje własne przekonania, które z reguły przekonania są subiektywne i w które zainwestowaliśmy w wiele emocji, a jest to tylko przekonanie, które może nie mieć żadnego odzwierciedlenia się w rzeczywistości, w faktach. Strzelec, przekonania personalne, bardzo często bliźnięta. Rzeczywistość, którą dzielimy, która jest dla nas wszystkich dzielona. Kolejną uwagą. Archetyp wagi jest w naturalnej kwadraturze do archetypu koziorożca, w którym przebywa Pluton. I na początku retrogradacji Merkury wykona kwadraturę do Plutona. Przez te pierwsze dni, przez pierwszy tydzień praktycznie, można powiedzieć, tej retrogradacji, w ostatnim też tygodniu, zaobserwujcie, czy wasza komunikacja z innymi, czy w sferze porozumiewania się z innymi, czy nie było tam walki, czy nie było tam dużo dynamiki siły, starania się tak jakby obalenia czyjegoś poglądu, starania się mieć rację, mieć zawsze rację. Tego typu rzeczy porusza kwadratura Merkurego do Plutona. Czyli co się dzieje? Czyli można powiedzieć, że uczymy się tego, żeby zaakceptować, że czasami nie mamy też racji. I tego uczy nas kwadratura Plutona z właśnie Merkurym, a także naturalna kwadratura archetypu koziorożca i wagi, że czasami nie mamy racji i to jest ok też nie mieć racji czasami i przyznać się do tego, że nie ma się racji. Czyli to jest kolejna uwaga. I jeżeli chodzi też o generację Plutona w wadze, czyli osoby urodzone na przełomie w okresie 1972 roku
do 1984 roku, wtedy Pluton przebywał w znaku wagi w tych latach. Jeżeli ktoś się urodził w tym przełomie czasowym, to znaczy, że należy do właśnie tej generacji Plutona w wadze. Ponieważ wasza generacja jest spod znaku wagi, ta retrogradacja Merkurego też będzie poruszała praktycznie tematy dotyczące waszej duszy. Tematy dotyczące czegoś bardzo głębokiego, co każdy z was przyszedł tutaj i na co zgodził się ewoluować i przyjść i nad czym, i tak jakby zgodził się, aby pracować nad tymi rzeczami. Czyli generacja Plutona w wadze bardzo często uczy się tego, żeby móc właśnie zrozumieć, czym jest zdrowa relacja. Jak to jest być w zdrowej relacji, w której każdy partner ma swoje potrzeby i każdy partner też stara się spełnić potrzeby tego drugiego partnera. Czyli dla was to jest bardzo istotny okres, moim zdaniem. Nie tylko dlatego, ponieważ macie też kwadraturę Plutona tranzytującego w koziorożcu do waszego Plutona. To się dzieje mniej więcej archetypicznie oczywiście, za sprawą naturalnej kwadratury koziorożca do wagi, ale mam wrażenie, że dla tej grupy osób, no to jest duża grupa osób, nie ukrywajmy, duży przedział wiekowy, ale dla was ta retrogradacja może pomóc wam trochę zrozumieć siebie i to w takiej najgłębszej postaci możliwej praktycznie, ponieważ ten Merkury przejdzie przez stopnie od 25 bodajże do 10 stopnia wagi, jeżeli macie tam jakieś planety, i to się też tyczy każdej innej osoby, która ma planety w znaku wagi, w siódmym domu astrologicznym też, ta retrogradacja jest dla was czymś istotnym. Warto obserwować będzie podwójnie to, co się dzieje podczas właśnie tego okresu do 17 października, ponieważ ten okres może zawierać w sobie wskazówki do tego, jak ogólnie ewoluować swoje życie, jak wnieść swoje życie na wyższy poziom. Dobrze, a więc to była taka krótka prezentacja, a teraz w drugiej części tego nagrania przejdziemy sobie właśnie do pracy na kosmogramie, zobaczymy sobie, jakie aspekty będzie Merkury wykonywał, no i zobaczymy bardziej szczegółowo, co tam się dzieje między Merkurym a innymi właśnie planetami. Dobrze, a więc przed sobą widzimy kosmogram na dzień 28 września na godziny poranne, 7, mniej więcej 7.30, 7.26 tutaj jest. Widzimy, że Merkury jest już w retrogradacji i co jest ciekawe jest to, że Merkury podczas gdy odwraca się, w sumie wczoraj 27, Merkury stacjonował, czyli przez jeden dzień był praktycznie przez mniej więcej okres jednego dnia stał w miejscu, tak jakby zatrzymał się, nie ruszał się. Można powiedzieć, że jego pozycja zatrzymała się i właśnie teraz 28 zaczął się rozpędzać w swoją retrogradację, czyli w pozorny ruch wsteczny. Co jest ciekawe, to co widzimy jest to, że to jest Merkury, znak retrogradacji to jest inaczej RX przy planecie, oznacza, że planeta retrograduje. Co jest ciekawe, widzimy, że oprócz Merkurego retrograduje również Pluton, Saturn, Jowisz, Neptun, Chiron i Uran. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, w sumie siedem obiektów, które są w retrogradacji. Saturn i Jowisz wyjdą ze swojej retrogradacji za jakiś czas, niedługo. O tych dwóch planetach jest na pewno coś na moim kanale nagrane, także możecie sobie zobaczyć, zwłaszcza nagranie o Jowiszu w rybach. Ale do rzeczy. Podczas gdy Merkury wkracza w retrogradację, widzimy, że on ustawił się właśnie na ten moment w kwadraturze do Plutona, który symbolizuje ten impuls ewolucyjny, który każdy z nas i kolektyw nasz ludzki stara się obecnie uaktywnić, zrealizować. Pluton jest w koziorożcu. Czyli mamy kwadraturę Plutona do Merkurego, w sumie to Merkurego do Plutona, ponieważ Merkury szybciej porusza się niż Pluton
I jest to właśnie moment, w którym Merkury wchodzi w retrogradację. W tym momencie właśnie patrzy się napiętym aspektem na Plutona. Czyli co się dzieje? Biorąc pod uwagę, że Merkury jest w wadze i retrogradacja dotyczy związków, dotyczy kontaktu z innymi, dotyczy równowagi między tobą a drugą osobą, między gronem osób, w którym przebywasz, które są w twoim życiu, widzimy, że ta retrogradacja może, no zwłaszcza ten dzień wcześniej, gdy Merkury stacjonuje, na przykład 27 wczoraj do 28, te dni mogły być bardzo napięte, jeżeli chodzi właśnie o te kontakty z innymi. Może ktoś coś za dużo powiedział, może ktoś nie zbalansował, nie wymierzył słów odpowiednio, powiedział za dużo, może powinien trzymać język za zębami, jak to mówią. Ten Merkury w kwadraturze do Plutona wskazywałby na tego typu sytuację, że takie coś po prostu może mieć miejsce. Widzimy, że Merkury właśnie w 25 stopniu zaczął tą retrogradację. I teraz cofniemy się trochę, a w sumie, to znaczy co, do przodu sobie czas przewiniemy. Zmienię tylko tutaj na 6-godzinne kliknięcia. Zobaczymy sobie krok po kroku, jak ten Merkury będzie, jakie będzie robił aspekty. Czyli widzimy, że godzina za godziną Merkury i stopnie, w jakim jest w znaku wagi, zaczynają maleć, ponieważ ta gradacja, ten ruch wsteczny, pozorny ruch wsteczny z punktu ziemskiego wygląda tak, jakby cofała się planeta, czyli mamy tutaj to odzwierciedlone również w stopniach, w którym Merkury jest. Widzimy, że z 25 zaczął maleć, także nadal aktywna kwadratura do 3 października. I to, co jest ciekawe, to oprócz, podczas tej retrogradacji, to, co będzie miało miejsce, to jest koniunkcja Słońca, Marsa i Merkurego w retrogradacji. I ta koniunkcja, zaraz sobie zobaczymy dokładnie, kiedy będzie. Czyli minęliśmy Nów też w znaku wagi, co ciekawe. Zaraz zobaczymy sobie tylko, kiedy ten Nów się wydarzył. Wydarzy się w sumie 6 października będziemy mieli Nów Księżyca w znaku wagi też. W koniunkcji do Marsa plus Merkury jest jeszcze w retrogradacji. Prawda? I na dodatek ten Nów też jest w opozycji do Chirona. Dosyć ścisłej opozycji, no takiej 3-stopniowej mniej więcej, dosyć silny i dodatkowo jest w aspekcie kwinkunksa do Urana. Czyli no tutaj będzie co opowiadać na nagraniu właśnie o Nowiu. Także poczekajcie na to, do tego dojdziemy. I teraz, co ten Merkury robi? On, jego stopnie maleją, ale widzimy, że Marsa i Słońca stopnie rosną. Czyli już sobie patrzymy. Słońce dokona koniunkcji z Marsem. Bardzo napięta energia, ponieważ Słońce to jest ogień, to jest działanie. To jest taka siła działania wręcz, która nie wprowadza tak jakby innych w interakcję, w swoje działanie. Czyli Słońce działa tak, że ustanawia człowieka środkiem, i człowiek widzi siebie jako centrum życia. Mars dodatkowo tą energię jeszcze wyolbrzymia i powoduje momentum w tego rodzaju energii. Czyli mamy 8 października również ta koniunkcja Marsa ze Słońcem plus Merkurego, również napięty dzień. Warto jest uważać po prostu na to, co mówimy, jak mówimy, czy nie jest nas za dużo czasami, czy za bardzo nie koncentrujemy się na sobie, w naszych relacjach. To są rzeczy, które jeżeli ktoś po prostu nie ma tego zbalansowanego, nie widzi tego, że czasami za bardzo jest go pełno w relacjach i przyćmiewa z sobą innych, wtedy taki dzień jak 8 października może faktycznie dać tej osobie do zrozumienia, że hello, tutaj przekroczyłeś linię, za dużo ciebie jest, nie wszyscy chcą ciebie aż tyle. Prawda? Czyli ten 8 października dosyć napięta sytuacja podczas tej retrogradacji. I teraz ciekawa sprawa jest, jak sobie przejdziemy później. Widzimy, co dzieje się
9, dzień później, 9 października, mamy koniunkcję Merkurego, Słońca i Marsa w 16 stopniu archetypu wagi. Co prawda, to jest podobna energia do 8 października, tyle że tutaj Merkury, on tak jakby przechodzi przez te planety, to znaczy przez Słońce i planetę Mars. Czyli on tutaj, można powiedzieć, że ta energia obserwowalna z zewnątrz i to, jak szukać tej energii, zauważcie, czy na przykład, jak sobie wtedy otworzycie telewizor, włączycie sobie telewizor, zauważcie, jak rozmawiają ze sobą tam wszyscy. Zauważcie, czy jest waleczność w rozmowie, czy jest waleczność w takim narzuceniu swoich poglądów innym, czy jest gołomyślność, ponieważ Mars w koniunkcji z Merkurym może dać też gołomyślność, czyli kogoś, kto jest przekonany, że ma zawsze rację i w ogóle brnie w to aż do momentu, gdy po prostu sparzy się, gdy ktoś mu udowodni, że nie ma racji. Czyli ten Merkury, Mars i Słońce, no zwłaszcza ta koniunkcja Marsa i Słońca, to jest raz w roku taki bardzo po prostu napięty moment, ponieważ to jest takie złączenie energii ognistej i Słońca i Marsa w sobie, plus teraz dochodzi jeszcze energia powietrza z właśnie Merkurego, który jest w retrogradacji. Czyli ja mam wrażenie, że tutaj dobrze by było po prostu, jeżeli wtedy pojawia się napięcie w relacjach, jeżeli czujecie, że coś wam nie leży w tej drugiej osobie, jeżeli czujecie, że ktoś jest niewygodny albo zaczął wam uwierać, to może warto jest wtedy po prostu wziąć ten krok wstecz i wiedzieć, że wszyscy są jak na szpilkach w tym okresie. Wszyscy będą jak na szpilkach dosłownie, będą tylko czekali, aż ktoś naciśnie ten nieodpowiedni przycisk, ten zły przycisk i po prostu spowoduje wybuch emocjonalny. Czasami to Mars w wadze sam w sobie może powodować po prostu wybuchy agresji w kierunku innych osób. Wybuchy takiego niezadowolenia w kierunku z relacji na przykład. I to może wszystko się skumulować, to wszystko może dosłownie dojść do naszych oczu. Tak jakby możemy zobaczyć to faktycznie. I każdy taki problem, każdy wybuch emocjonalny zawsze oznacza, że gdzieś czyjaś linia została po prostu przekroczona w relacji, nie było tej równowagi, której uczy nas archetyp wagi i po prostu ktoś jest niezadowolony, że musiał na przykład kompensować siebie z jednej strony, albo mógł, albo daje od siebie za dużo, prawda? Bo tutaj do czynienia mamy z wagą, czyli właśnie z tym balansem siły swojej kontra siły partnera. Oczywiście relacja nigdy nie jest walką, relacja powinna być zawsze takim wspólnym wzrastaniem z drugą osobą. Powinna uczyć obydwie osoby tego, jak faktycznie tworzyć coś z innymi, jak wchodzić w kooperację z innymi, jak znaleźć balans, a w rezultacie jak nauczyć się czegoś o sobie, czego nie moglibyśmy zrobić sami. Czyli mamy tą koniunkcję 10, będzie 9 też w swoim efekcie. W zasadzie 8, 9, 10 to są takie dni, w których te trzy planety, Słońce, Merkury, Mars, po prostu będą w jednym miejscu naprzeciwko Chirona. Czyli warto uważać po prostu na tą dynamikę relacji. Jak pójdziemy sobie dalej, widzimy również, że do końca retrogradacji, czyli do 17 października, Merkury będzie zbliżał się do opozycji z Chironem. Czyli tutaj ta cała historia, prawda, czyli koniunkcji Merkurego ze Słońcem i z Marsem na początku 8, 9, 7 października, to jest tak jakby coś wybuchło, tak jakby coś w sferze relacji z kimś po prostu zostało naświetlone, być może jakiś problem, bądź też stało się coś, co zaczęło jakąś reakcję łańcuchową. I teraz, gdy Merkury podchodzi do buduje się do opozycji do tego 17 października, do końca
tej retrogradacji. Merkury tutaj, on się zatrzyma. Zatrzyma się 17 października, tak, wtedy się zatrzyma już. I on się zatrzyma, jak widzicie, ponieważ tutaj ta literka S, to znaczy, że Merkury stacjonuje wtedy, czyli on już wykonał tą drogę wstecz, zatrzymał się na jeden dzień, minął ten jeden dzień zatrzymania i z powrotem się rozpędza do swojej normalnej prędkości. Widzimy, że to się dzieje, ten moment ponownego rozpędzania się w ruch prosty dzieje się naprzeciwko Chirona. Co to znaczy? To znaczy, że ta retrogradacja ma w sobie również bardzo duży potencjał do uleczenia pewnych rzeczy dotyczących tego, na przykład jedna osoba chce się rozwijać, prawda? Chce robić jeden kurs, drugi kurs, musi się na przykład przeprowadzić gdzieś, żeby móc się rozwijać. I balansuje się właśnie ten rozwój swój własny, indywidualny, niezależny rozwój jako istota, która przyszła tutaj na świat po to, żeby odkryć swoje istnienie, odkryć swoją prawdę, swoją drogę, czyli archetyp barana. To będziemy balansowali z tym, jak podtrzymujemy i pielęgnujemy relacje. Czyli jeżeli jednego jest za dużo, jeżeli za bardzo jesteśmy skoncentrowani na sobie, to znaczy, że czasami możemy nie włączać bądź też nie liczyć się ze zdaniem innych w życiu. Czyli wtedy idziemy zupełnie w stronę barana, działamy po swojemu, rozwijamy się, nawet jeżeli miałoby to znaczyć koniec relacji jakiejś. Albo w drugą stronę możemy tak bardzo skupiać się na problemach relacji, tak bardzo być uwikłani w czyjeś po prostu schematy, prawda, w czyjeś problemy, tak bardzo żyć tym, co wytworzyło się pomiędzy tobą a drugą osobą, tym połączeniem, tą relacją, że zapominamy w ogóle, że zabiera nam to czas i uwagę ze swojego własnego życia. I teraz Chiron w opozycji do Merkurego oznacza po prostu, że no, ta retrogradacja jest w stanie to wszystko nam pokazać, po to, żebyśmy zaakceptowali to, że czasami trzeba wybór mieć też. Czasami trzeba wiedzieć, gdzie wystarczającą uwagę skupiamy na relacji, a gdzie skupiamy uwagę na swoim własnym rozwoju. No, zazwyczaj to są takie właśnie rzeczy typu ty nigdy nie masz dla mnie czasu, prawda? My zawsze razem, a nigdy żadne z nas nie spędza czasu osobno, prawda? Tego typu rzeczy ta cała retrogradacja będzie balansowała. Czyli ten koniec retrogradacji 17 października jest również momentem, w którym może dojść do wewnętrznej realizacji, do wewnętrznego zrozumienia właśnie tej rany, tego problemu. Jeżeli oczywiście jest problem jakiś dotyczącego czyjejś sfery relacji, czyjejś sfery życia towarzyskiego. Czyli no, dosyć ciekawa retrogradacja, ja nie powiem, że nie. Jeżeli sobie zobaczymy później drugą strefę cienia, czyli po retrogradacji ja cały czas do przodu przesuwam czas, widzicie, że Merkury znowu buduje się. Znowu sobie tutaj się budują te stopnie jego do góry, czyli rosną i widzimy, że Merkury wyjdzie z retrogradacji i z tej fazy cienia, drugiej fazy cienia, po okresie retrogradacji, wyjdzie właśnie, momencie, 3, nie pamiętam, chyba 3 listopada już zupełnie, tak jakby wyjdzie z fazy cienia swojej. Widzimy, że też z powrotem po raz drugi mamy kwadraturę Merkurego z Plutonem, czyli można powiedzieć, że na początku tej retrogradacji 17 października po raz pierwszy mieliśmy kwadraturę Merkurego z Plutonem. Naświetliło to nam jakiś problem. Merkury do tego 3 listopada cofnął się, żeby ten problem wewnętrznie zaabsorbować i następnie w drugiej fazie cienia znowu ponowił te stopnie, żeby ten problem rozwiązać. I znowu
mamy tutaj kwadraturę trzeciego, w sumie to z drugiego na trzeciego, tak bardziej drugiego listopada, znowu mamy kwadraturę Merkurego do Plutona. Czyli znowu ponawia to coś, co zaczęło się na początku tej kwadratury, czyli być może jakiś problem, do którego musimy powrócić i nowe rozwiązanie do tego problemu znaleźć. Także to pokrótce tylko taki rzut z lotu ptaka, powierzchowny trochę na to, co Merkury będzie robił. Najważniejsze rzeczy to są właśnie te, że pod koniec retrogradacji Merkurego stanie on w opozycji do Chirona, co jest istotnym momentem, żeby zrozumieć to, co nas boli w innych. Również istotne jest to, że Merkury dokona koniunkcji właśnie z Marsem i Słońcem, a to będzie miało miejsce, jak dobrze pamiętam, w 16 stopniu archetypu wagi. I musicie poczekać chwilkę, bo tutaj na touchpadzie jestem niestety. Zobaczymy sobie jeszcze raz dokładnie. A właśnie tutaj w 16 stopniu wagi to się odbędzie. I ten 9 października, 8 października, 10 października, napięte dni, w którym właśnie trzy planety, Merkury, Słońce i Mars się po prostu spotkają. Wtedy należy uważać na to, żeby nie wypowiedzieć czegoś za wiele po prostu słów. I tutaj też ciekawe, ale to już dodam kiedy indziej, to co się dzieje tutaj właśnie na południowym węźle też podczas tej koniunkcji tych trzech planet mamy też Wenus, która włada w ogóle wagą na południowym węźle księżycowym, czyli tutaj można powiedzieć, że nie dodaje to obiektywizmu i czasami można polecieć za bardzo, po prostu w komunikacji z kimś naprawdę przedobrzyć można. Czasami być może nawet do takiego stopnia, że nie da się czegoś odwrócić, co się powiedziało już. Prawda? I ten Wenus w Strzelcu na południowym węźle trochę też można powiedzieć, że jest duży potencjał też do tego, żeby powrócił ktoś z dawna, z przeszłości, z powrotem do życia. Być może na chwilę, ale jakaś relacja z przeszłości tutaj, można powiedzieć, że może po prostu się przypomnieć o sobie. Także, moi drodzy, ten materiał trochę przydługi jest, ale mam nadzieję, że każdy, kto jest zainteresowany po prostu tym, na pewno dotrwał do końca. Jeżeli macie ochotę skorzystać z mojej porady astrologicznej, chcecie dowiedzieć się czegoś o swoim kosmogramie, bądź też chcecie po prostu podzielić się swoimi przemyśleniami, możecie komentować, możecie pytania też wysyłać na maila, który jest podany właśnie w opisie tego nagrania, bądź też w opisie kanału. Zapraszam Was też również na stronę internetową moją, która jest bardzo prosta, www.barteksawicki.com. Tam znajdziecie sobie prognozy pisane, więcej materiałów, forum, które jest mało aktywne, ale staram się mniej więcej rozkręcić trochę, żeby tam coś się działo na tym forum. Także macie do mnie kontakt. I ja przede wszystkim życzę Wam spokojnej retrogradacji, no, w której każdy z nas będzie się po prostu uczył balansować swój interes z interesem innych. Wspaniałej retrogradacji Merkurego Wam życzę, owocnej przede wszystkim, ponieważ jest to proces do pracy wewnętrznej ze sobą i do wewnętrznych przemian też. Dlatego mam nadzieję, że po prostu z takimi informacjami to wykorzystacie to w 100%. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia już niedługo.